Kościół bardzo mocno chroni intymności spowiedzi, bo tutaj poruszane są kwestie, które zawsze chroni się przed wzrokiem ludzkim. Bo w końcu nie przychodzimy do konfesjonału po to, aby przeprowadzić przyjacielską rozmowę z księdzem, tylko po to, aby wymienić grzechy, które obciążają naszą relację z Panem Bogiem. Tutaj wychodzimy z duchowej śmierci. Dlatego potrzebujemy tego, aby nam zapewniono najlepsze możliwe bezpieczeństwo. I dlatego Kościół obarcza ekskomuniką tych księży, którzy zdradzają tajemnicę spowiedzi. I ta sankcja ekskomuniki mrozi krew w żyłach, szczególnie wykształconego teologicznie księdza, który jest świadomy, jakie wynikają z tego konsekwencje, że poprzez ekskomunikę, chociaż jesteśmy częścią Kościoła, nie możemy uczestniczyć w jego życiu oraz korzystać z sakramentów, a ksiądz również nie może ich sprawować, czyli praktycznie patrząc, nie może również wykonywać swojej posługi kapłańskiej. Ekskomunika to istny duchowy symlok, za co ona grozi w kwestii zdradzenia tajemnicy spowiedzi, ano za to, że ksiądz zdradzi w sposób bezpośredni penitenta, w jakikolwiek sposób, czy to sugerując, że popełnił jakieś grzechy, czy konkretnie o nich mówiąc. Księża nie mogą również komentować tego, czy ktoś otrzymał rozgrzeszenie, czy raczej go nie otrzymał. Również kapłani nie mogą rejestrować za pomocą jakichkolwiek środków technicznych, czy to udawanej, czy to prawdziwej spowiedzi. I co ciekawe, zaciąga się ekskomunikę poprzez same wykonanie tego czynu, jak to mówi się teologicznym językiem, late sententia. Czyli tutaj wcale nie musi zadziałać stolica apostolska, ale co ciekawe, tylko ona może ją znieść. Podsumowując, jest to bardzo ważna sprawa, dlatego gdyby wyspowiadał się u mnie człowiek, który z perspektywy prawa karnego powinien otrzymać najwyższy wymiar kary, to ja i tak mam zamknięte usta. Dlatego, że to, co zostało wypowiedziane, jest między nim a Panem Bogiem. A ja jedynie, co zrobiłem, to udzieliłem mojego ucha, aby ta relacja mogła zaistnieć. No co najwyżej mogę w nauce powiedzieć jakieś słowa, które go zachęcą do nawrócenia.